Witam. Dzisiaj znowu o wodzie. Niestety, jedziemy dalej z tematem. Tym razem, ile wody trzeba pić? I tutaj jest pewna zasada, a właściwie zasady, której nie ma zasady, ponieważ każdy z nas jest inny. Nie ma takiej opcji, że można powiedzieć, ty musisz wypić dzisiaj 3 litry wody i ty musisz wypić dzisiaj 3 wody i ty, i ty, i ty, i ty. Nie ma takiej opcji. Każdy z nas ma inną masę ciała. Tego nie ma takiej zasady. Dla mnie zasadą jest patrzeć na kolor moczu. Kolor moczu nigdy nie może być ciemny. Nie możemy dopuszczać do tego, żebyśmy mieli ciemny kolor moczu. Kolor moczu powinien zawsze mieć taki lekko żółtawy kolor, taki słomkowy, powiedzmy. I tego się trzymać. Patrzeć po prostu po tym i sami będziecie wiedzieć, ile tej wody trzeba. Bo też wiadomo, w zimie wody zużywamy zawsze troszeczkę mniej. W lato zużywamy jej więcej, dlatego nie ma takiej zasady, że tyle i tyle litrów musisz wypić i koniec. Nie ma takiej opcji, ponieważ to wszystko zależy, czyli też dużo ćwiczyliśmy, czy dużo pracowaliśmy, czy cały dzień przeleżeliśmy na fotelu. No nie da się tego tak po prostu ustalić. To jest pierwsza taka sprawa. Z wodą jak już pić, to wody zawsze naturalne, jakieś z kokosa i tak dalej, przykładowo z soków warzywnych są również idealne. Kolejna sprawa, woda. Raz co do wody. Wodę zawsze trzeba pić czystą. Znaczy, no trzeba pić czystą. Można pić różnego rodzaju herbaty, soki i tak dalej, ale ważne jest, żeby pić też zawsze trochę wody czystej. Dlaczego ta woda czysta jest ważna? Ta woda czysta, ona zawiera nam puste molekuły w sobie. I tylko taka woda z pustymi molekułami potrafi z naszego organizmu wyciągnąć z tych komórek różnego rodzaju toksyny. Często spotykam się z tym, no ja piję wystarczająco dużo wody, ponieważ piję tam 10 herbat na dzień. Teraz moje pytanie, a ile pijesz czystej wody? No, nie piję czystej wody. No i jest problem, ponieważ ta woda, jeżeli mamy herbatę, okej, ona nam daje różnego rodzaju rzeczy, ale te molekuły są nasycone. I te nasycone molekuły, one nie są w stanie wyciągnąć z naszego organizmu czegokolwiek praktycznie już, ponieważ one są nasycone. Już sama nazwa mówi, one są pełne, one nie mogą niczego wziąć ze sobą. A ta czysta woda zawsze coś z naszego organizmu również wyciągnie. I tutaj będzie kolejny temat, to będzie jak można sobie w pewnych problemach wodą pomóc. To znowu następnym razem będzie, także tyle i pozdrawiam.